Długo przyszło nam na to czekać, ale zakończyła się sprawa Hansa Nimana, a co na to Fide? Zaraz ją dowiecie. Więc tak jak widzicie w tytule, pozew o 100 milionów dolarów został odrzucony. We wtorek sędzia federalny odrzucił pozew Hansa Nimana o 100 milionów dolarów przeciwko Carlsenowi Nakamurze, czeskom Play Magnus Group i Danielowi Rensowi. Oznacza to, że batalia sądowa, która rozpoczęła się po zarzuceniu Niemanowi oszustwa, Wywołując opisywany przez media na całym świecie skandal, przynajmniej na razie dobiegła końca. W dniu 20 października 2.22 Anima złożył pozew. W ogóle, jakie to jest szalone? Yy, w październiku, tak? Czyli październik, listopad, grudzień, no i teraz mamy końcówkę czerwca. No to. 9 miesięcy, nawet trochę mniej i sprawa się zakończyła. W Polsce to jeszcze pewnie z 10 lat wytrwała. No dobra, Niman złożył pozew przeciwko wszystkim pięciu wymienionym wyżej podmiotom, oskarżając je o zniesławienie, pomówienie, bezprawny bojkot grupowy zgodnie z ustawą Shermana, niedozwoloną ingerencję w stosunki umowne i spodziewane relacje biznesowe oraz zmowę cywilną. Za każdy powód roszczenia domagał się co najmniej 100 milionów dolarów, także grubo tutaj polecieli. Sędzia Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystruktu Mizury stwierdził, że zarzu zarzuty numer 3 i 4 oba dotyczące możliwości powstania straty z tytułu naruszenia prawa ochronie konkurencji zostały odrzucone bez możliwości podobnego wytoczenia powództwa. Pozostałe zarzuty zostały oddalone z powodu braku właściwości miejscowej sądu, jednak z możliwością podobnego wniesienia powództwa, to znaczy sąd oddalił zarzuty na gruncie. Pa prawa federalnego i odmówił rozpatrzenia zarzutów wynikających z prawa stanowego. To daje Nimanowi możliwość podobnego wniesienia sprawy przed sąd stanowy, na przykład w przypadku pojawienia się nowych dowodów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że sąd odrzucił pozew Hansa Nimana. Nasi klienci cieszą się, że ta saga dobiegła już końca i że wszyscy mogą teraz się skupić na popularyzacji gry w szachy. Powiedzieli tutaj prawnicy Czeskowa i Play Magnus i Renshaw z przyjemnością. Przyjmujemy do wiadomości fakt, że sąd udaremnił próbę osiągnięcia nadzwyczajnych zysków przez Hansa Animana. Nie no, tu 100 milionów dolarów. Ja nie wiem, czy Carlsen 100 milionów dolarów zarobił w trakcie swojej kariery. E, szczerze, szczerze to wątpię. Licząc te jego wszystkie firmy i tak dalej, wydaje mi się, że 100 milionów dolarów y, nie zarobił. Także y, nie wiem, y, co temu niemanowi się wydawało, że ta jego. Szkoda, 100 milionów dolarów może kosztować, jak to no nie ma takiej fizycznej możliwości, że zarobiłby więcej jak karcen. No ale dobra. W sądzie federalnym stanu Missouri oraz że podjęta przez niego próba ograniczenia wolności słowa w drodze postępowania sądowego nie powiodła się adwokat karcena. Czeską poprosiło również o komentarz prawników reprezentujących Nimana. Cieszymy się z takiego orzeczenia. Byliśmy pewni, że był to bezzasadny pozew, który pochłonął bardzo dużo czasu i pieniędzy, ale jesteśmy zobowiązani do tego, by bronić szachów. Jesteśmy wdzięczni naszemu wspaniałowi zes wspaniałemu zespołowi prawników za ich rzetelność, zaangażowanie w tę sprawę. Co teraz zrobimy? Będziemy dalej w 100% skupiać się na tym, co zawsze popularyzacji szachów i służeniu naszej społeczności. A to mnie zawsze zastanawiało, bo... No prawnicy przecież w opór kosztują, nie? Więc co z tego, że wygrasz sobie jakiś tam pozew, a no wybulisz tyle hajsu, że głowa mała. E, także ciekawe, czy teraz jakieś odszkodowania z tego tytułu się dostaje, czy jak to działa. E, Nieman twierdził w pozwie, że Carlsen Nakamura, czeską Play Magnus Group i Ręż w wrażący sposób go oczernili i bezprawnie zmówili się w celu wykluczenia go z zawodu, którym poświęcił całe życie. No to jest ciekawe, bo w trakcie... W trakcie trwania tego procesu to Niman grał turniej za turniejem, więc chyba taki wykluczony to za bardzo nie został. E, oraz że cała sytuacja wyrządziła mu druzgocące szkody. W ciągu ostatnich 8 miesięcy, Niman dwukrotnie uzupełniał pozew, jednak nie zdołał przekonać sędziego do rozpoczęcia procesu przed ławą przysięgłych. Pozew był częścią wielkiego skandalu związanego z oszukiwaniem w szachach, który miał miejsce jesienią ubiegłego roku. Wszystko zaczęło się od turnieju Sink Field Cup 2022, kiedy to w trzeciej rundzie Carson przegrał partię z Nimanem, a następnie wycofał się z rozgrywek i opublikował na Twitterze tajemniczo brzyjący fragment wypowiedzi trenera piłkarskiego Jose Mourinho naprawdę wolę nic nie mówić. Jeśli coś powiem, będę w poważnych tarapatach. Wkrótce stało się jasne, że Carlsen oskarżał Nimana o oszustwo, jednak wszyscy zastanawiali się, w jaki sposób Amerykanin miałby to zrobić. Sprawa zyskała międzynarodowy rozgłos i przez wiele tygodni była relacjonowana w mediach na całym świecie. No muszę Wam powiedzieć, że boom na szachy przy tej dramie Nimana to był właściwie większy niż przy gambicie królowej. Tak mi się osobiście wydaje, tak patrząc po tym, jak się rozchodziły te materiały z nimanem, jak ludzie się zainteresowali ostro szachami w, w tamtym okresie. Naprawdę, chyba to lepsza akcja niż ten gambit królowej, chociaż tak nie mam tego policzonego, to tak mi się wydaje. Elon Musk opublikował tweeta z niecodzienną teorią, którą podczas transmisji internetowej zasugerował jeden z członków Czesbrach, arcymistrz Erik Hansen. Być może Nieman używał kule kanalnych. No kurczę, to jest, to jest mem, który przez kolejne 50 lat będzie działał, naprawdę. W wywiadzie podczas turnieju Single Field Cup Nieman przyznał się, że jako dziecko oszukiwał na Czeskom. W nawiązaniu do jego słów Czeskom opublikowało 72 stronicowy raport, który przed publikacją trafił do The Wall Street Journal. W raporcie stwierdzono, że Nieman prawdopodobnie oszukiwał w ponad 100 partiach online, w tym kilku turniejach z nagrodami finansowymi. Nieman zaprzeczył tym zarzutom i powiedział, że nie oszukiwał więcej, ponad to do czego się przyznał, a także zaprzeczył, jakoby miał oszukiwać w partiach rozgrywanych na żywo. Niman złożył pozew w dniu 20 października 2022, a uzupełnił go miesiąc później. W dniu 3 grudnia czeską złożyło formalny wniosek do sądu o odrzucenie pozwu, Kilka dni później to samo zrobił Nakamura, po czym Niman, po raz drugi uzupełnił pozew. Całą historię dotyczącą tej sprawy, w tym wszystkie najważniejsze dokumenty w formacie PDF można znaleźć w serwisie Court Listener. No i teraz pojawia się pytanie, co w takim razie zrobi FIDE? Bo tutaj FIDE jest położone w ciekawej sytuacji, to znaczy. Z jednej strony jest Niman, z drugiej strony jest Karlsen. No i teraz tak: jeżeli Karlsen ma rację, no to Nimana Fide powinno ukarać za psucie reputacji szachom jest taki przepis. Natomiast jeżeli Fide uznaje, że Karlsen nie ma racji, no to Karlsen'a powinni ukarać za szkalowanie Nimana. I teraz ciekawostka: to jest tweet z wczoraj Tarij Svensen. To jest taki dziennikarz szachowy, bardzo dużo artykułów szachowych pisze o różnych sprawach. I tutaj ciekawa sprawa, ponieważ FIDE oświadczyło, bo FIDE zawiązało też własną grupę na temat tego, tej sprawy, która miała tam się przyjrzeć tej sprawie i orzec jakiś wyrok. No i FIDE się zapowiedziało, że tak no w październiku, to na pewno, w październiku to na pewno już orzeknął, co i jak no jest czerwiec i że tak powiem no nie orzekł. Tak jak tutaj widzicie we wrześniu 29 września FIDE założyło ta komisja Fair Play FIDE w takim składzie miała się zająć tą sprawą no i intensywnie działają, działają tak do tej pory zobaczymy co finalnie orzekną. no i teraz zapewne zastanawiacie się jak tam kariera pana Nimana, więc telepie on się w okolicach klubu 2700. Tak jak widzicie, póki co na 2700 plus go nie widzimy, ale w top 100 jak najbardziej się znajduje. Ostatnio miał parę gor gorszych występów i zleciał aż na 2680. No, i tutaj, tak jak widzicie, no mniej więcej ciągle na tym 2, 670, 2, 700 stoi. Wbił swój najwyższy ranking w karierze 1 maja w ogóle, więc w zeszłym miesiącu 2,708, ale później z tego 2,700 zleciał. No, wiek 20 lat, więc jeszcze dużo grania ma przed sobą, no, ale jakby reputacja już mu zostanie taka, je, jaka jest. I tutaj macie wszystkie partie tego zawodnika i tutaj tak jak widzicie w 2023 roku naprawdę bardzo dużo turniejów zagrał on zawsze był bardzo aktywnym szachistą bardzo dużo grał no i tutaj tak jak widać tych turniejów naprawdę bardzo dużo zagrał chociaż tak osobiście muszę wam powiedzieć że moim faworytem to jest ten Gukesz zobaczcie Gukesz 17 lat zawodnik wjechał na top 13 na świecie i chłop gra po 20 partii miesięcznie to jest naprawdę niesamowite jak dużo on party gra. Zobaczcie, cały czas w górę Pomału, pomału cały czas w górę Już 2740 barankiki, patrzcie ile on party gra naprawdę bardzo, bardzo dużo. Większość zawodowych szachistów to gra e, tak jeden turniej szachów klasycznych co 2-3 e, miesiące czasem nawet, e, a ten gra po 2-3 turnieje w miesiącu. Naprawdę bardzo, bardzo dużo naparza. 17 lat e, naprawdę jest potencjał e, w tym zawodniku. E, zobaczymy, czy przeskoczy Alirezę, bo już e, no, niewiele mu brakuje. 17 lat, no. Abdusatorow i Gukesz e, Naprawdę ciekawie się tutaj dzieje i warto tych zawodników obserwować. No, więc cóż, czy to koniec tych rewelacji z Hansem Nimanem? Przyznam szczerze, że ciężko mi powiedzieć. Gdyż totalnie się nie znam na prawie, nie mam zielonego pojęcia, czy tam Niman jakieś kolejne pozwy będzie robił. Jeżeli chodzi o FIDE, to FIDE z całą pewnością nic nie zrobi, tylko tak klasycznie poczeka, aż sprawa już tak definitywnie ucichnie. No i wtedy, no i wtedy po prostu tam rozwiążą tę komisję i, i tyle. Natomiast ciekawe, w sumie tego nie wiem, czy Czeskom jakieś tam, tam pozwy w stosunku do Nimana zrobi. No, bo jednak yy, domyślam się, że sporo hajsu na tych prawników poszło i tak dalej. No, tylko problem jest taki, że Czeską jest miłą firmą. Ja, jako złośliwy, to bym od razu go pozwał, bo na pewno można, ale Czeską to yy, zapewne nie będzie się chciał bawić w takie akcje, ale. Zobaczymy. Więc, jeżeli nie śledziłeś od początku tej sprawy, to oczywiście możesz sobie odświeżyć wcześniejsze moje produkcje na ten temat. Wszystkiego się dowiesz. Ale, też na angielskiej Wikipedii jest całkiem niezła e, strona na ten temat, gdzie możesz po prostu przeczytać od początku do końca, e, z czego to wyszło, co się wydarzyło i tak dalej. E, tutaj z wszystkimi przypisami, e, także na luzie możesz się doszkolić e, na temat tej dramy. I klasycznie, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwiec czerwika, no i widzimy się w następnych produkcjach. Papa pa, widzowie.